że będzie trudno. No, no nikt się tutaj nie położy i nie będzie, tym bardziej, że ciasno jest w lidze i każdy punkt właściwie i każda bramka się w tej chwili liczy. Dziewczyny no, przechodziły drugą rundę. No i teraz są efekty. To jest kolejny mecz, który one położyły. One są nie są wcale słabszym zespołem niż Jelenia Góra, czy Szczecin, czy Kielce, czy Koszalin, z którym wygrywaliśmy na początku sezonu. Tylko kwestia podejścia. Kwestia podejścia, zaangażowania się i grania na 300% swoich możliwości. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, nieważne, ale podjęcie próby, podjęcie jakiegoś wysiłku, spróbowania, żeby, mówię, przynajmniej wiedzieć, nad czym możemy pracować, a nie dwa do przodu, jak ja to mówię, i trzy do tyłu, i właściwie tyle z tego jest, że no niestety schodzimy dzisiaj z porażką bardzo bolesną, tym bardziej, że trzeba się szybko pozbierać, bo w środę jest wymagający dużo bardziej przeciwnik, potem kolejne wyjazdy do Szczecina, do Kielc. No jak nie tu z Jelenią Górą, to z kim my chcemy, przepraszam, wygrać?